Dawid powiada: szczęśliwy człowiek, szczęśliwy, radosny, błogosławiony człowiek, i kto już domyśla się, któremu nie poczytano jego win, któremu nie policzono jego win. Jakże to mogło się stać, że my, którzy zasłużyliśmy na to, aby poczytano nam wszystkie nasze winy, dostąpiliśmy czegoś innego? Jakże to mogło się stać? No mogło się stać tylko i wyłącznie za sprawą Bożą. Ponieważ Pan Bóg, jak powiada list do Rzymian w 5 rozdziale 8 wierszu, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Halleluja! Czy cieszysz się z tego powodu, że nie poczytano twoich win? Czy jesteś szczęśliwy z tego powodu, że nie zanotowano twoich występków? Amen? Halleluja? Halleluja! Mnie to raduje niezmiernie, cieszy. Ponieważ gdybym było odwrotnie, byłbym pożałowania godzien, potępiony na wieki z powodu moich win. Jednak stało się inaczej. Ale nie o tym będę dzisiaj chciał mówić, ponieważ to jakby zrodziło się w moim sercu, szczególnie z tego względu, że mówiliśmy dzisiaj o radości. Natomiast chcę dzisiaj mówić o tym, o czym w zasadzie mówiłem już w innym miejscu, i muszę powiedzieć, że internet jest błogosławieństwem, ale także i przekleństwem, ponieważ dzisiaj, kiedy usłużysz raz w jakimś innym zborze, to nie wypada już drugi raz na ten sam temat w innym zborze, ponieważ dzisiaj w internecie wszystko można odsłuchać. W każdym razie, na przekór temu będę chciał usłużyć na ten temat, ale poproszę nas wszystkich, abyśmy skłonili nasze głowy, oddali czas naszemu Panu Bogu. Niech Duch Boży dzisiaj rozpala nasze serca wobec tego słowa, które będziemy słyszeć. Panie, tak bardzo chcemy Cię dzisiaj zaprosić, poprosić, abyś Ty przejął kontrolę nad tym, co będziemy słuchać, co będziemy mówić. Panie, to jest przecież Twój czas, to jest Twój Kościół, to jest Twój lud. Jesteśmy Twoim ludem. Panie, daj mi odpowiedzialne serce, odpowiedzialne słowa, ale także nam wszystkim odpowiedzialny słuch, abyśmy słysząc czynili, abyśmy słysząc wykonywali, przyjmowali do naszych serc. Prowadź nas i błogosław. Amen. Powiedziałem już, że na ten temat usługiwałem w jednym zborze, tak? I zostawiłem sobie pozdrowienia właśnie na ten moment. Bardzo serdecznie pozdrawiam zbór w Ustroniu, ze zboru w Będzinie. Jakiś czas już temu byłem tam, usługiwałem na temat chrześcijaństwa, a raczej naszego sposobu bycia, naszego życia, naszego prowadzenia chrześcijańskiego życia, ale w ukryciu. A więc nie w miejscu, kiedy wszyscy nas widzą, a więc teraz, w tym miejscu, kiedy być może wszystkie twarze teraz są wpatrzone tutaj, w to miejsce, nie prezentuję w żaden sposób żadnej duchowości. To nie jest miernik mojej duchowości, to, że dzisiaj usługuję, albo to, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu.
ale w ukryciu, tam, gdzie nikt nie widzi, tam, gdzie nikt nie zagląda na nas, nikt nie ma chwili na to, aby pomyśleć o nas, nie sprawdza naszego życia, tam, w tym miejscu, w ukryciu, gdzie nikt nie widzi, tylko Pan Bóg, mierzy się nasza duchowość, nasze chrześcijaństwo, to, jaką ma wartość nasze chrześcijaństwo, to, jakimi jesteśmy chrześcijaninami, tam w ukryciu. A więc będziemy mówić o chrześcijaństwie w ukryciu. Wierzę, że nieczęsto spoglądacie w internet i nie słuchacie często kazań, choć jest to błogosławione i tą usługę będziecie słyszeć pierwszy raz. W każdym razie, to jest jasne i to jest pewne, że serce nasze, jak powiada Boże Słowo, jest jak księga przed Bogiem otwarte. Że On przegląda nasze życie tak, jak my przeglądamy naszą Biblię. Nie ma posklejanych stron. Nie ma gdzieś tam ukrytych stron przed Bogiem. Choć bywają ciemne strony naszego życia, to jednak Bóg ma bardzo swobodny dostęp do każdej strony naszego życia. Jak powiada, jeszcze raz zacytuję ten fragment, jak powiada Boże Słowo, nasze serce jest jak księga przed Bogiem otwarte. W innym miejscu bodajże psalmista powiada, że serca ludzkie są przed Bogiem otwarte. Nie ma możliwości, aby człowiek mógł się skryć, schować przed Bogiem. Dawid powiada, choćbym wspiął się na wyżyny, albo choćbym wstąpił głęboko pod ziemię, Ty, Panie, jesteś wszędzie, jesteś w każdym miejscu, gdziekolwiek postawię swoje kroki, gdziekolwiek spróbuję pójść, tam Ty jesteś, tam jest Bóg, wszędzie jest Bóg. Mówimy przecież, Bóg jest wszechobecny. Żadna istota we wszechświecie oprócz Pana, Boga Wszechmogącego nie jest wszechobecna, jak tylko Bóg sam. A więc mówimy o tym, że nasze życie jest otwarte przed Bogiem. Ale pewnie przyznacie mi rację, że każdy z nas stara się w swoim życiu jak najbardziej podobać się. I bez względu na to, czy albo inaczej, staramy się podobać zarówno Bogu, i to być może jest naszym priorytetem, ale bywają chwile, kiedy staramy się także podobać ludziom. No przecież każdy mąż albo każda żona w zdrowym małżeństwie starają się sobie podobać. Apostoł Paweł czyni aluzję do tego. Mówi, lepiej, abyście nie wstępowali w małżeństwo, ponieważ w tym momencie będziecie bardziej starać się podobać drugiej osobie niż Bogu. Tak mówi apostoł Paweł. Chcąc jakby zachęcić do służby ludzi, zachęcić do niesienia odpowiedzialności. W każdym razie w małżeństwie, w zdrowym małżeństwie mąż czy żona starają się sobie podobać. Robią wszystko, aby być dla siebie atrakcyjni, aby dbać o małżeństwo w tym aspekcie. Dbamy o osobiste świadectwo. Staramy się, aby nasze osobiste świadectwo było dobre. I tak jak powiedziałem, nasze życie jest pełne starań o to, aby się podobać. Choćby w pracy staramy się przypodobać naszym przełożonym, albo i w zborze także. Jest jakby taka walka pomiędzy podobaniem się Bogu a ludziom. Czasem nie idzie to w parze. Czasem dochodzi do konfliktu w naszym życiu. Stajemy przed wyborem albo podobać się Bogu, albo podobać się ludziom. Albo czynić staranie o to, aby przypodobać się człowiekowi, albo czynić staranie o to, aby przypodobać się Bogu. Nie zawsze to chce iść w parze, a czasem jest to konflikt. Otwórzcie może list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 5 wiersz, ponieważ postać, która tam jest opisana, jakby nadaje tonu tej usłudze. Mówi o Henochu, tym pierwszym proroku na ziemi, tym, który prorokował o przyjściu Pana z tysiącami swoich wiernych.
A więc pierwszy prorok na ziemi, Henoch, który chodził z Bogiem, prorokował o ostatnich rzeczach, które mają mieć miejsce i które są jeszcze przed nami. Ale Henoch nie jest znany z tego, że był wielkim prorokiem. On jest znany z tego, że chodził z Bogiem i został wzięty. Ale zanim to nastąpiło, czytamy, przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak, nie tylko ja lubię słowo zanim, został zabrany, otrzymał świadectwo. Jakie to było świadectwo? Że się podobał Bogu. A więc Bóg poczynił staranie, aby poinformować swojego sługę Henocha: Henochu, twoja postawa, twoje życie, świadectwo twojego życia podoba mi się. I tak jak pewnie Daniel usłyszał od Boga: mężu miły, podobasz mi się, twoje życie mi się podoba. Henoch czynił starania, aby podobać się Bogu. Jak powiada jedna z ksiąg biblijnych, choćby Daniel, Noe i Job byli tutaj z powodu sprawiedliwości swojego życia, wyratują tylko swoje życie. Tylko swoje życie, a nie lud. A więc są ludzie i byli ludzie, którzy starali się podobać Bogu. I myślę, że te starania są bardzo prawidłowe. Ale będziemy mówić o tym, o chrześcijaństwie, o tym chrześcijaństwie, którego nikt nie widzi. Wiecie, można czynić wielkie starania. Można naprawdę czynić wielkie starania przed ludźmi i możemy mówić: tak, ten jest naprawdę miły Bogu, ten wiedzie wspaniałe życie. Ale miernikiem życia człowieka albo chrześcijaństwa człowieka wcale nie jest to, jakie prowadzi życie w zborze. Albo jak im prezentuje się w zborze. Mogę ubierać piękny krawat, piękną koszulę, prezentować się bardzo dobrze, ale moje życie może być wielką ruiną. Wielką ruiną. Jeden z ewangelistów, wielkich ewangelistów, który prowadził wielkie krucjaty ewangelizacyjne, został przyłapany na tym, że w samochodzie, w swoim bagażniku woził magazyny i literaturę pornograficzną. Pomyślimy sobie, jak to możliwe? Przecież służył Bogu. Tak, być może prezentował się bardzo, bardzo dobrze. Robił niesamowite wezwania, może ludzie się nawracali. Ale nigdzie w Bożym Słowie nie jest napisane, że służba uświęca człowieka. Człowiek nie jest uświęcony przez służbę. Może być odrzucony, jak powiada apostoł Paweł, choćby był zwiastunem dobrej nowiny dla wielu. A więc tam w ukryciu, kiedy nikt nie widzi, przeczytajmy fragment z księgi Ezechiela. Z 8 rozdziału, 7 wiersz do 12. Jest to zaskakująca historia. Historia wspaniałej, pięknej, chwalebnej świątyni, w której czczono jedynego Boga. Ale w pewnym momencie Bóg mówi do Ezechiela: synu człowieczy, przebij ścianę, ponieważ wcześniej, we wcześniejszym wierszu powiedział, zaprowadził Ezechiela do bramy dziedzińca i kazał mu spojrzeć, a oto w ścianie była dziura. Wyobraźmy sobie przez chwilkę ten moment, kiedy Ezechiel zostaje przyprowadzony przed świątynię, która była symbolem Bożej obecności, do tej świątyni, w której mieszkał Bóg, do tej świątyni, która tętniła pieśnią, chwałą, Bożą obecnością, do tej świątyni został przyprowadzony Ezechiel. I kiedy Ezechiel stanął naprzeciw ściany, jednej ze ścian, zobaczył, a oto w murze była dziura. I rzekł do mnie: synu człowieczy, przebij tą ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto tam było przejście. Okazuje się, że w tej świątyni było ukryte przejście. Okazuje się, że świątynia wcale nie była jednolita,
Gdzieś było tajemne przejście, gdzieś był tajemny korytarz, gdzieś był tajemny korytarz. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie, w tej świątyni, która miała czcić jedynego Boga, były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszystkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. Pomyślisz sobie, co to jest? Jak to jest możliwe? Jak to było możliwe? Owszem, nawet świątynia miała ukryte miejsce. A 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę i rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami. I zauważmy, jak oni tłumaczą sobie to, co czynią. Mówią bowiem, Pan nas nie widzi. Pan opuścił kraj. W momencie, kiedy myślisz sobie, Pan mnie nie widzi, twoje życie napełnia się tragedią. I może stać się tragedią. Ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, Pan widzi wszystko. Doskonale zna nasze życie. Wszystko o nas wie. Nawet każdy nasz włos jest policzony przez Boga. Każda gwiazda na niebie ma swoje imię. Kochani, Pan Bóg widzi wszystko. Pan Bóg widzi nasze życie. Wie dokładnie, jak wygląda nasze serce. Oto w tej świątyni, która miała być symbolem, miała pełnić funkcję chwały Boga, chwały i majestatu dla Boga, znalazła się komnata, w której czyniono absolutnie przeciwne rzeczy. Pomyślmy przez chwilę o swoim życiu. Czy czasem tak nie bywa i w nas, że kiedy powołani jesteśmy do tego, aby oddawać Bogu chwałę, aby nasze życie przynosiło Bogu chwałę, aby było świadectwem dla ludzi, aby przyprowadzało ludzi do Chrystusa, okazuje się, że są tajemne przejścia w naszych sercach. W naszych sercach istnieją komory, w których czynimy absolutnie przeciwne rzeczy, którymi Bóg się brzydzi. Pomyślisz sobie, jak to możliwe, że w tej świątyni było takie miejsce? Zapytam raczej inaczej, jak to możliwe, że ja ciągle potrafię upadać w taki lub w inny sposób? Każdy w swoim pokoju za zamkniętymi drzwiami. Pomyśl przez chwilkę, co czynisz, kiedy nikt nie widzi? Czy jesteś tak bardzo zaangażowany, jak tutaj, kiedy wszyscy widzą? Czy jesteś tak bardzo pełen entuzjazmu dla Boga, pełen energii dla Boga, z podniesionymi rękami, chwalisz Boga, kiedy nikt nie widzi? Przez chwilkę zastanówmy się nad swoim życiem w ten sposób. Czy kiedy nikt nie widzi, a kiedy nasz komputer, szczególnie może młodzież, jest włączony, kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie stoi za naszymi plecami, na co patrzymy w internecie? Na co spoglądamy w internecie? Albo co piszemy w internecie? Czym karmimy się, kiedy nikt nie widzi? Bo oczywiście, kiedy stanęliby może bracia za mną, otwierałbym same chrześcijańskie strony pewnie. Pewnie słuchałbym kazań albo puszczał muzykę chrześcijańską, ale gdy tylko by się stracili, zaraz bym włączył coś innego. Czy tak nie wygląda nasze życie? Być może tak wygląda. To czyni nas obłudnikami. To czyni mnie obłudnikiem, jeśli to czynię. Kochani, jakiś czas temu miałem pewien sen. Ale ten sen poprzedził pewne. Ten sen był następstwem pewnego zdarzenia. I będę teraz bardzo szczery. I wybaczcie mi, jeśli się zgorszycie. Ale w moim życiu bywają upadki. Czasem naprawdę haniebne upadki.
z których muszę podnosić się i wręcz cytować raz jeszcze na nowo Boże Słowo, które mówi: jeśli wyznamy swoje grzechy przed Bogiem, wierny i sprawiedliwy jest Pan i odpuści i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Często muszę to powtarzać. Nie jestem tak bardzo święty. I w takim stanie kiedyś upadłem przed Panem na kolana, przed snem i modlę się wówczas: Panie, przyszła mi taka refleksja. Co by było z moim życiem w tym momencie? Co by było ze mną, gdybyś przyszedł? Gdybyś teraz przyszedł i przyszłoby mi stanąć przed obliczem Twoim, co by było ze mną? Wiem, może z pastorami, może z tymi, którzy usługują, byłoby znacznie lepiej niż ze mną. Pewnie bym się nie ostał. Co by było ze mną w tym czasie takiej duchowej, można powiedzieć, depresji, duchowego takiego upadku modliłem się do Pana. I z tym żalem w sercu i takim rozżaleniem przed Bogiem poszedłem spać. I wówczas przyśnił mi się sen. Ja wierzę w to, że niektóre sny są od Boga, ponieważ Biblia to mówi wyraźnie. I wówczas stałem w pomieszczeniu. Ten sen był tak realny, tak namacalny, wręcz czułem wszystko, co tam się działo namacalnie. Stałem w pomieszczeniu i miałem stanąć przed Bogiem. Właśnie w jakiejś komnacie, w jakiejś poczekalni. Może to się wydawać śmieszne, ale mi do śmiechu wcale nie było. Stałem w jakiejś poczekalni i miałem przeświadczenie, że zaraz będę przed obliczem Boga. I jedna myśl w tym pomieszczeniu nie dawała mi spokoju. To nie była radość, to nie było wzruszenie, to nie było podekscytowanie, to była myśl, że On wszystko o mnie wie. Ta jedna myśl, nic więcej. Płakałem wówczas, stojąc w tym pomieszczeniu. Płakałem, nie potrafiłem zebrać myśli. Wiedziałem, że Bóg wszystko o mnie wie. Wiedziałem, że zna każdą moją myśl, każde słowo. Wszystko o mnie wie Bóg. I kiedy przyszło mi stanąć przed obliczem Boga, a przypomina mi się jeszcze jedno zdanie, które wypowiadałem w tej modlitwie. Panie, czy ja należę do Twojego wojska? Czy ja jeszcze jestem w Twoich zastępach? Czy czasem z powodu moich upadków, czasem gdzieś mnie nie odtrąciłeś? Tak, miałem taki stan, szczerze mówię, modliłem się w taki sposób. I wówczas przyszło mi stanąć przed Bogiem. Wszedłem przed Boga, przed Jego oblicze. I On nie wypowiedział ani jednego słowa. I nagle sceneria się zmieniła. Była jakaś wojna, jakieś postacie latały dookoła, a ja stałem w szeregach Boga. I pomyślałem sobie, jakaż łaska jest słodka. Jakaż łaska jest słodka. Jakaż to jest słodycz. Coś, na co nie zasłużyłem w żaden sposób, spotkało mnie. Pomyślałem sobie wtedy, Panie, niczym nie zasłużyłem na to, a jednak dziękuję Ci, że nie policzyłeś moich win, nie policzyłeś moich występków. Teraz jestem szczęśliwy, ponieważ Pan nie policzył występków naszych. Amen? Amen. Kochani, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza i niech to będzie taki główny tekst, na którym się dzisiaj skupimy, który będzie nas jakoby nauczał. Niech Boże Słowo nas dzisiaj naucza. Nie ten, kto głosi, nie ktoś inny, ale Boże Słowo, Pan Jezus przez ten wiersz, przez ten fragment, niech nas dzisiaj nauczy według tego, o czym dzisiaj mówimy. 6 wiersz Ewangelii Mateusza od 1 rozdziału. Będziemy mówić o chrześcijaństwie i mówimy o chrześcijaństwie w ukryciu. I w moim przekonaniu właśnie to chrześcijaństwo, kiedy jesteśmy w ukryciu, ma największy wpływ na nasze życie. Na nasze życie, bo owszem, tutaj, kiedy stoimy razem ze sobą, może i ma to błogosławiony wpływ na ludzi, ale na nasze życie największy wpływ ma to, jakim życiem prezentujemy się, jakie życie prowadzimy tam w ukryciu. 6 rozdział od 1 wiersza. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, aby na was spoglądano, podziwiano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
No tak, kiedy człowiek odbierze sobie tą chwałę od ludzi, tą zapłatę od ludzi, ten podziw od ludzi, na cóż może liczyć u Boga? Na cóż może liczyć? Pewnie stanie ten człowiek przed Bogiem i Bóg rozłoży ręce, powie: synu, nie mam ci co dać. Całą tą nagrodę odebrałeś sobie od ludzi. Nie mam ci co dać. Miałem przygotowane mnóstwo, miałem przygotowane nagrody dla ciebie, ale ty zapragnąłeś nagród od ludzi. Przykro mi. Może tak odpowie Bóg. Gdy więc dajesz jałmużnę albo dziesięcinę, albo składasz swoją ofiarę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. O, ja dzisiaj mam zamiar dać stówkę, albo ja mam zamiar dać tyle i tyle. Takim nie powinniśmy charakteryzować się nastawieniem. Niech, jak powiada Boże Słowo, ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. A więc to, co mamy cennego i co chcemy ofiarować Bogu, niech tylko Bóg o tym wie. Niech On widzi, niech On tylko o tym wie. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi z, albo w ukryciu, odpłaci tobie. Okazuje się, że jest ktoś, kto patrzy na nas z ukrycia. Że kiedy nawet wydaje nam się, że jesteśmy sami, jest ktoś, kto patrzy na nas z ukrycia. Czy Saul, albo inaczej Paweł, który modlił się w swoim pomieszczeniu po tym, jak doznał tego olśnienia na drodze do Damaszku, był przekonany o tym, że ktoś na niego patrzy? Modlił się wówczas w swoim pokoju. Modlił się do Boga. Pewnie był zaskoczony tym, co go spotkało. Jeszcze przed chwilą był człowiekiem, który był gotów zamordować innych ludzi z powodu wiary, a teraz spotkało go coś dziwnego i modlił się wówczas do Boga. A Bóg mówi do Ananiasza: Ananiaszu, oto Saul modli się w tej chwili do mnie. Kochani, Bóg nas widzi, kiedy się modlimy. Bóg patrzy z ukrycia, widzi dokładnie naszą postawę, widzi wszystko. Kiedy jesteś w pokoju za zamkniętymi drzwiami, uwierz w to, że Pan patrzy na ciebie. Uwierz w to, że oczy Pana bezustannie wpatrują się w twoje życie. Ale także, kiedy składasz jałmużnę, pamiętaj o tym, że nawet jeśli twoja lewica albo prawica nie wie, co czyni lewica albo prawica, to Bóg wie. Bóg wie. Możesz nawet nie wiedzieć, ile dajesz, ale Bóg wie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Tak, modlili się pięknie, wypowiadali piękne, poetyckie modlitwy, słowa. Ludzie podziwiali ich być może za modlitwy. O, jakże bym chciał modlić się jak ten człowiek. Z pewnością Pan go wysłucha, bo tak pięknie się modli. Ale Pan Bóg, kiedy spotka tego człowieka, pewnie powie mu: przykro mi, nie mam dla ciebie nagrody. Ten podziw i chwała ludzi, która szybko umknęła, która szybko ustała, to była twoja nagroda. Tak bardzo pragnąłeś chwały od ludzi, masz więc swoją nagrodę, nie mam ci co dać. Pewnie tak powiedziałby Bóg. Ale ty, gdy się modlisz, powiada Bóg, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Inny przekład mówi: dla swoich powtórzeń, dla tego, jak powtarzają ciągle to samo. Angielski przekład dokładnie tak to odzwierciedla. Że to są ludzie, którzy ciągle powtarzają przed Bogiem jedno i to samo. Ten fragment o tym mówi, o tej wielomówności. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie.
Okazuje się, że gdy modlisz się w swoim pomieszczeniu i wydaje ci się, że nikt nie patrzy i nikt nie widzi, jest ktoś, kto patrzy na ciebie i wsłuchuje się w każde twoje słowo. Halleluja! Czy raduje cię to, że każde twoje słowo trafia przed Boże oblicze? Amen? Że nie zostaje gdzieś w próżni, nie zostaje gdzieś w powietrzu, ale Bóg czujnym uchem bardzo precyzyjnie wsłuchuje się w twoje słowa. A może myślisz sobie, to jest ciekawe. W kościele, w zborze, może modlę się tak poetycko, ale przed Bogiem nie mam jakiejś motywacji, aby tak się pomodlić. Kochani, nie bądźmy jak obłudnicy, o których mówi Pan Jezus. Módlmy się szczerze do Boga. Czy w zborze, czy w domu, czy w drodze, jakkolwiek i gdziekolwiek, ale szczerze. Przed Bogiem. Bóg bowiem, jak powiada Pan Jezus, wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, jeszcze przedtem, zanim Go poprosicie. I 16 wiersz. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Doszło do tego, że ludzie, kiedy postanowili, że będą pościć, zaczęli szpecić swoje twarze, być może jakoś przesadnie je malować, żeby tylko ludzie widzieli, że on jest smętny, że pości, że jest rozżalony. O, jakże się modlę i poszczę, niech wszyscy widzą, ile razy poszczę. Ale Pan Jezus powiada, to jest obłuda. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, zrób na przekór temu, namaść głowę swoją, umyj twarz swoją, bądź radosny, niech wszyscy nie widzą, że ty pościsz. Niech nikt się nie dowie, że pościsz. Dlaczego? Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Kochani, ten fragment, choć jest tak wielce pouczający i ma wiele treści w sobie, chciałbym, abyśmy z tego fragmentu odebrali takich pięć rzeczy. Po pierwsze, jest nagroda. Jest nagroda. Boże Słowo mówi, że Bóg ma przygotowaną nagrodę dla swojego ludu. Ale po drugie, są warunki. Są warunki, aby tą nagrodę otrzymać. Jeśli mowa jest tu o chwale, o docenieniu, o jakimś podziwie, to wydaje mi się, że właśnie to dążenie, aby podobać się ludziom, ograbia nas z tej nagrody, która jest w niebie. Kiedyś stojąc przed pewnym wyzwaniem, kiedy organizowaliśmy konferencję, i była pewna sporna sytuacja w związku z pieniążkami. I doszły mnie słuchy. A, bo my służymy, powinniśmy mniej płacić, powinniśmy w ogóle nie płacić, ponieważ służymy. Pomyślałem sobie wtedy, człowieku, jakiej nagrody chcesz? Jeśli chcesz, aby twoją nagrodą było to, że nie będziesz płacił za uczestniczenie w konferencji czy w jakimś innym zdarzeniu, za to, że służysz, to nie łudź się, że dostaniesz jakąkolwiek nagrodę za ten wysiłek w niebie. Postanowiłem wtedy dbać o to, aby szukać nagrody w niebie. Gotów zapłacić wszelką cenę tu na ziemi, aby otrzymać nagrodę w niebie. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo mówi, nie gromadźcie sobie, w 19 wierszu, skarbów na ziemi, gdzie jest mól i rdza niszczą. I gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Po trzecie, Bóg patrzy, Bóg widzi to, o czym już mówiliśmy. Ale po czwarte, zwracamy uwagę na to, że podstawowymi cechami życia chrześcijańskiego w tym fragmencie, który nas dzisiaj poucza, jest jałmużna, a więc ofiary. Pamiętaj o tym,
jest modlitwa, nie zapomnij o modlitwie, i jest post. To są jakby trzy takie fundamenty życia chrześcijańskiego. Życia chrześcijan. Ale niesamowite jest to, że Pan Jezus zwraca uwagę na to, aby te fundamenty budowały twoją osobistą więź z Chrystusem, kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie patrzy. I właśnie to jest ten piąty punkt w ukryciu. W ukryciu. Kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie patrzy. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, moja duchowość wcale nie powinna być mierzona tym, co robię teraz, w tym momencie. Jeśli sobie myślisz, o, jakimś on jest duchowym człowiekiem, głosi, usługuje, to jest absolutne, absolutne kłamstwo. Moja duchowość i twoja duchowość mierzona jest tym, jak wygląda nasza skrytka, nasze ukrycie, nasza komora, jakimi jesteśmy chrześcijanami w ukryciu. Bo mogę głosić piękne kazania, mogę usługiwać pięknie, ale nic to nie pomoże, jeśli moja duchowość w ukryciu będzie nędzna. Będzie nędzna. Kiedy tak myślałem o tej usłudze, Pan Bóg jakby dał mi takie przemyślenie, albo wskazał mi uwagę, moją uwagę na Symeona i na Annę. Takie dwie niesamowite postacie. Zapewne wiecie, w jakich czasach żyli i co uczynili. Symeon, ten bogobojny człowiek, to jest Ewangelia Łukasza, jeśli chcecie śledzić. Bodajże drugi rozdział. 25 wiersz. Był pewien człowiek, Symeon, bogobojny, sprawiedliwy. Nie odznaczał się wielką służbą. Nic wielkiego i szczególnego nie robił. Jego osoba nie była zapowiedziana przez proroków. I to, co uczynił, nikt nie zapowiedział wcześniej w księgach Starego Testamentu. Ale był bogobojny, sprawiedliwy, spędzał czas z Panem. Nikt być może nie wiedział o jego duchowości zbyt wiele. Był szczery przed Bogiem. Ale to, co tak bardzo mnie ujmuje, to wiersz, który powiada, ten 25, a Duch Święty był nad nim. Nowy Przekład mówi, że był pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Symeon, człowiek, o którym być może nikt nie wiedział, przychodzi, będąc popchnięty przez Ducha Świętego do tego, aby przyjść do świątyni. Boży Duch oznajmia mu, że nie zaśnie, nie umrze, dopóki nie ujrzy Chrystusa. I oto ten człowiek czyni coś, co być może nie ma znaczenia wielkiego, co być może nie zmieniłoby nic, gdyby tego zdarzenia nie było. Ale czyni coś bardzo takiego wzniosłego i wyjątkowego. Błogosławi Chrystusa Pana. Udziela mu błogosławieństwa i odchodzi. Nie słyszymy o nim nic więcej. Człowiek bogobojny, sprawiedliwy, chodzący z Bogiem. Jak ważne jest, abyśmy mieli społeczność z Bogiem w taki codzienny sposób. Także i Anna, prorokini. Nie czytamy o tym, aby wypowiadała jakieś wielkie proroctwa. Być może była po prostu kobietą, o tym mówi Boże Słowo, która chodziła bezustannie do świątyni, modliła się, spędzała czas z Bogiem, była szczera przed Bogiem, ale i jej Bóg dał taki zaszczyt spotkać Chrystusa Pana. Jakże więc mamy dbać o to, aby nasze życie odzwierciedlało się albo charakteryzowało się tymi rzeczami? Co więc mamy czynić? Apostoł Jan w 15 rozdziale od 1 do 7 wiersza mówi wyraźnie, cytując słowa Pana Jezusa, co mamy czynić, aby nasze życie było w oczach Bożych piękne, użyteczne, zaszczytne i gotowe do służby. Apostoł Jan mówi tak, cytując słowa Pana Jezusa, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. I teraz to. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
Trwajmy w Chrystusie. Kochani, bo świat, dzisiejszy świat widzi już za dużo osób, które w Kościele wyglądają pięknie, które służą w uwielbieniu, które być może głoszą piękne kazania. Świat widzi wiele takich przypadków, kiedy dziewczyna służy w uwielbieniu, śpiewa, a gdzieś tam w ukryciu sypia z swoim chłopakiem. Świat widzi już tego za dużo. Nie może tak być przecież. Chrześcijanin powołany jest w pierwszym stopniu do tego, aby trwać w Panu, tam, gdzie nikt nie widzi. Tam, gdzie nikt nie może nas skorygować, gdzie nikt nie ma wglądu w nasze życie. Tam powinniśmy naszym świadectwem świecić przed Bogiem, kiedy On nas tylko widzi. Powiadam, że świat widzi już za dużo tej młodzieży, która z jednej strony jest gorąca dla Boga, z jednej strony chciałaby góry przenosić swoją wiarą, a z drugiej strony czynią absolutne obrzydliwości, którymi człowiek się brzydzi, a tym bardziej Bóg. Dochodzi do jakichś śmiesznych kompromisów wśród młodzieży. Nie potrafię tego zrozumieć. Ale to jest właśnie to, że zadbaliśmy o to, aby wzbudzać podziw u ludzi, ciągle podziw u ludzi, zamiast wzbudzać podziw u Boga. A Bóg tak bardzo chce, abyśmy w naszym życiu, chrześcijańskim życiu, tam w ukryciu zadbali o nasze życie najbardziej. Bo jeśli tam zadbamy o naszą czystość, szczerość przed Bogiem, to wypłynie na całe życie. I nie będziemy musieli się starać, aby się podobać ludziom, a to samo będzie się stawało. Apostoł Paweł mówi, starajcie się być mili dla ludzi, uprzejmi, podobać się ludziom i to jest dobre. Ale nigdy nie może wyjść to na pierwsze miejsce. Nigdy nie może wyjść to na pierwsze miejsce. Kochani, Pan Jezus, nakazując uczniom, trwajcie we mnie, nie nakazał im to tylko na chwilę, tylko na potrzebę chwili, ponieważ wiedział, że odchodzi. Dał im jakby polecenie na co dzień, na co dzień. On wiedział, że muszą uczniowie zadbać o swoją codzienność. I dlatego apostoł Piotr, być może dźwięczało mu to jeszcze w uszach, wychodził na dach w ciągu swojego dnia i modlił się do Boga w szczerości. Tam nikt go nie widział, tam nikt na niego nie spoglądał. On wówczas wznosił swoje modlitwy do Boga, kiedy nikt nie widział. I oto Bóg zsyła mu wspaniałe widzenie. Pan Jezus jest godzien tego, abyśmy zwrócili na Niego swoje oczy, ponieważ On oddał za nas swoje życie, ponieważ On za nas umarł. I Ten, który oddał za nas swoje życie, polecił nam, abyśmy trwali w Nim, abyśmy Go szukali. A jak powiada Boże Słowo, a że znajdziemy Go, to jest pewne. To jest pewne, jeśli tylko Go szukać będziemy. Kochani, to jest taka myśl, słowo, usługa, która dotyczy szczególnie mnie. Ja to mówię jakby z autopsji. Nie, naprawdę nie zależy mi na tym, aby wzbudzać w kimkolwiek z Was podziwu. Mówię w szczerości. Tak, potrzebuję zadbać o to chrześcijaństwo w ukryciu. Kiedy nie widzi mnie moja żona, kiedy nie widzi rodzina, kiedy nie widzi zbór, kiedy nie widzą pastorzy, muszę zadbać o swoje chrześcijaństwo w ukryciu. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Kochani, może powstaniemy, aby się pomodlić w związku z tą usługą, a później już przekażę głos prowadzącemu. Każdy z nas słyszał to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jakże ważnym jest to, abyśmy to spełnili, abyśmy to wykonywali. A Pan Jezus tak naciskał na to, głosząc, abyśmy w ukryciu zadbali o nasze chrześcijaństwo, o naszą modlitwę, o naszą jałmużnę, o nasz post. Tam w ukryciu, nie chwaląc się przed innymi, co to nie robimy albo co to nie czynimy dla Bożego Królestwa. Odbieramy bowiem sobie tą nagrodę w niebie, jeśli to czynimy. Jeśli to słowo
jakoś cię porusza, jeśli to słowo jakoś cię naucza w pewien sposób i sprawia, że już wiesz, co masz robić albo o co zadbać w pierwszej kolejności, to jestem Bogu bardzo wdzięczny. To jestem Bogu bardzo, bardzo wdzięczny za to, że mogliśmy to słyszeć. Ale teraz może zróbmy tak, w szczerości pomodlimy się przed Bogiem, bez wielkich słów, bez jakichś wielkich słów, każdy na swoim miejscu. Wiesz, jak jest twoje życie. Wiesz, czy czasem jest gdzieś ukryty korytarz, czy czasem w twoim pokoju wczytujesz się w rzeczy, które są absolutnie nieczyste. Czy twój komputer wyświetla na twoje żądanie jakieś nieczyste strony. Ty wiesz, ale chcę ci powiedzieć, że nie tylko ty wiesz o tym. Ja może nie wiem. Może i pastorzy nie wiedzą, bracia i siostry nie wiedzą. Może w zborze wyglądasz naprawdę pięknie, ale w domu Bóg cię widzi. Bóg widzi cię w twoim pokoju. Bóg widzi cię. Proszę, odnieś się do tego, o czym dzisiaj mówimy. Pomódlmy się tak, może szeptem, aby ta modlitwa była tak przed Bogiem w szczerości. Pomódlmy się tak, kochani, każdy w związku ze swoim życiem. Niech to słowo nas dzisiaj działa i abyśmy mogli przez modlitwę się do tego odnieść. Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy słyszeć tą usługę. Dziękuję Ci za to słowo. Ja jestem pierwszym, który potrzebuje zadbać o to, co czynię w ukryciu. Panie, modlę się też, abyś przebaczył nam dzisiaj, jeśli w jakiś sposób stajemy się podobni do tych, którzy pięknie się modlą, którzy być może pokazują, że poszczą, być może pokazują, ile to dają w jałmużnie, w dziesięcinie. Panie, pomóż nam, Duchu Święty, napełni nas, abyśmy zadbali o to chrześcijaństwo w ukryciu, tam, gdzie nas nikt nie widzi, tam, gdzie tylko Ty patrzysz, tam, gdzie tylko Ty widzisz. Panie, Ty wiesz, że nigdzie indziej nie nauczymy się tak szczerej modlitwy, jak właśnie tam, w ukryciu. Nigdzie indziej nie nauczymy się szczerej modlitwy, bo cóż powiemy, cóż będziemy koloryzować, nic nie nawymyślamy w tej modlitwie, bo Ty wszystko wiesz. Panie, prosimy Cię, przebacz nam, jeśli zawodzimy Cię w ten sposób, a spraw, abyśmy byli szczerzy, bogobojni, sprawiedliwi, zarówno w zborze, jak i w domach, tam, gdzie nikt nie widzi, aby szczerość wypełniała nasze serca, aby miłość wypełniała nasze serca i abyśmy odrzucili wszelkie nieczystości. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosław nam do końca tego nabożeństwa. Udziel nam błogosławieństwa. Dziękujemy Ci, Panie Jezus. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Pan słyszał, Pan widzi, Pan zna nasze serca. Pan wie, co przeżywasz. Pan wie, że zmagasz się z tym i z owym. Pan to wszystko widzi. Ale Boże Słowo mówi, że On trzciny nadłamanej nie dołamie. Jeśli borykasz się z tym lub z innym, to dobrym sygnałem jest, jeśli Ci to przeszkadza. Jeśli przestało Ci przeszkadzać to lub owo, to już jest źle. Ale jeśli przeszkadza Ci Twój problem, wiesz, że upadasz, nie radzisz sobie z tym, módl się do Pana. On nie dołamie, On nie zgasi, On nie zdepcze, On nie jest jak diabeł. On jest Bóg. Bóg sprawiedliwy, ale też Bóg miłujący, który gotów jest porzucić 99 owiec, odstąpić od nich na chwilę, ale szukać Ciebie, który potrzebujesz pomocy. To jest dobry pasterz. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi.